Okay, das Wort hat jetzt für die EVP-Fraktion Herr Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie premierze, pani komisarz, szanowni państwo. Sporo tutaj było dzisiaj o wartościach i o wartościach chwilę chciałem powiedzieć. I o Wiktorze Orbanie i o ich historii. Ja miałem przyjemność poznać pana premiera Orbana w 1989 roku, kiedy był liderem studenckiej organizacji, a ja byłem jednym z liderów tak podobnej organizacji w Polsce. Spotkaliśmy się w Warszawie i rozmawialiśmy nie tylko o tym, jak obalić komunizm, ale rozmawialiśmy o Europie. Rozmawialiśmy o przyszłości, o naszej przyszłości w Europie. Rozmawialiśmy wtedy o marzeniach Viktora Orbana, żeby Węgry były europejskim państwem i są europejskim państwem i moim zdaniem Viktor Orban jest demokratą i Europejczykiem. Walczył o prawa człowieka, walczył o demokrację, w przeciwieństwie do niektórych z tych, którzy go krytykują na Węgrzech, którzy budowali system totalitarny. I o tym należy pamiętać. I jedno zdanie do pana przewodniczącego Cohn-Bendita, który niestety wychodzi. Panie przewodniczący, my znamy pana zasługi dla wspierania demokratycznych ruchów w Europie Wschodniej. Ja mam nadzieję, że pan nie zapomniał, jak na czym polega ustrój totalitarny. Jeżeli pan zapomniał, to proponuję, na pewno pan premier Orban zaprosi pana na Węgry, proponuję pomieszkać miesiąc na Węgrzech, a potem pojechać na miesiąc do Chaveza i na pewno odkryje pan różnicę. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die S&D-Fraktion Frau Britta Thomsen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Som den danske statsminister nævnte i sin formandskabstale tidligere i dag, så bygger unionen på grundlæggende værdier som åbenhed, retssikkerhed,